Witam Was serdecznie. Jak obiecałem Wam wcześniej już na moim Facebooku, zrobię testy w grze GTA 5 na karcie graficznej R9 270X, czyli karta graficzna, można powiedzieć, średniej półki cenowej, około 800 zł. Na testbenchu akurat siedzi Sapphire Vapor X. Ja robiłem wcześniej recenzję i testy tej karty. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam, dam adnotację w lewym górnym rogu, abyście łatwo mogli być na ten filmik przekierowani. Karta posiada 2 GB pamięci, także zobaczymy, czy to wystarczy, czy nie. Zalecana jest 3 GB wprawdzie i jest delikatnie podkręcona przez producenta. Tutaj zegar już możecie widzieć w rogu monitora. Nie wiem, czy tam akurat się nie odbija zbytnio lampa, ale później będziecie to widzieli tak czy inaczej podczas testów. Procesor. Dość istotna rzecz. Tutaj mamy akurat 4690K, czyli mój testowy, ale skręcone na zegary 3,4 GHz, nie bez powodu. Przede wszystkim, tutaj procesor ma naprawdę ogromne znaczenie w tej grze i w momencie, kiedy bym ustawił 4,5 GHz, tak jak testuję to na co dzień, to te wyniki byłyby znacznie wyższe, aniżeli te, które zobaczycie zaraz podczas testów. A dwa, że 3400 akurat ma procesor i5, jeden z tańszych i5 Intela 4460, dość często i chętnie kupowany przez innych. Tak czy inaczej, nie zalecam do tej gry żadnego dwurdzeniowego procesora, bo naprawdę będzie tutaj czkało się i będą spadki FPS-ów dość znaczące, także czterordzeniowiec jak najbardziej do tej gry zalecany. I pamiątka, nie pamiątka, pamiątki, 2x 4 GB Kingstona, Savage, skręciłem zegary na 1600 MHz i ustawiłem CL10, także mniej więcej parametry tego komputera są takie parametry jak komputera za około 3000 zł. Oczywiście nie liczę tutaj dysków SSD, ale tak naprawdę dysk SSD nie ma wpływu na wydajność w grach, nie ma wpływu na FPS-y, a ma jedynie wpływ na szybkość ładowania się gry. Także platformę mamy omówioną, a teraz zapraszam Was już na testy. Sprawdzimy sobie teraz ustawienia graficzne. Rozdzielczość Full HD, czyli 1080p. FXA włączone, MSA i VSync wyłączone. O MSA będę mówił jeszcze troszkę za chwilę. Dość ciekawa i ważna tutaj opcja. VSync oczywiście, żeby nie było limitu do 60 klatek, żeby pokazać Wam, ile ten zestawik jest w stanie wyciągnąć. Pozostałe ustawienia są na wysokie, cienie na soft i anizotropic filtering, czyli AF, jest wyłączony. Moim zdaniem optymalne ustawienie na ten konfig pod grę właśnie GTA 5. Także wyżej bym to raczej nie celował, nie ma takiego sensu. W lewym górnym rogu macie taktowanie karty graficznej, od góry rdzeń, później pamięci, oczywiście mnożycie to razy 4, bo są to pamięci GDDR5. Również zużycie pamięci w danym momencie, w tym momencie 1753,46 MB. I taktowanie procesora, czyli 3,4 GHz, jak mówiłem wcześniej, nie bez powodu takie ustawiłem. Oczywiście podkręcając procesor czy używając mocniejszego, możemy liczyć się z dość znacznym wzrostem FPS-ów, bo jest sporo lokacji właśnie w tej grze, które korzystają z dobrodziejstwa procesora, z jego mocy obliczeniowej. I kilka słów, jak powiedziałem wcześniej, na temat MSAA, czyli Multi-Sample Anti-Aliasing, wygładzanie. Tutaj ta opcja, jej włączenie tak naprawdę spowoduje dużo większe zużycie pamięci. Natomiast grając tą grę na ustawieniach wysokich, czy też bardzo wysokich w rozdzielczości Full HD, bez włączonej opcji MSAA spokojnie wystarczy nam karta z pamięcią 2 GB na pokładzie. Po włączeniu tej opcji niestety wzrasta dość drastycznie zużycie pamięci i będzie tej pamięci na karcie potrzebne co najmniej 3 giga, tak naprawdę 3 giga to chyba jest optymalna tutaj opcja, tyle jest zalecane. Oczywiście nie znaczy to, że jak wsadzicie kartę 3 gigabajtową, na przykład R9 280, to ta gra będzie Wam latała na wysokich z ustawieniem właśnie MSA włączonym, bo nie, tak czy inaczej rdzeń sobie nie poradzi z tymi obliczeniami i sama pamięć to nie wszystko, także miejcie to na uwadze. Ja również składałem niedawno komputer typowo pod GTA właśnie na rozdzielczość Full HD i detale wysokie, możecie sobie zerknąć na mój kanał. Wychodzi o mnie całe 3000, natomiast po dołożeniu tam powiedzmy 260 zł na dobry dysk SSD, 128 GB na system, macie komputer za niecałe 3000, właśnie żeby sobie w GTA 5 na detalach wysokich bez problemu pograć. Tam właśnie porzuciłem kartę R9 280, ona jest troszkę, jak mówię, od tej wydajniejsza, ma trochę więcej pamięci. Natomiast niedługo, mam nadzieję, będę testował kartę GTX 960, także będę mógł sobie porównać ją do wydajności właśnie 270X. Tutaj wydajnościowo są one bardzo podobne, oczywiście na korzyść 960, ale wielkich różnic być nie powinno, tak przynajmniej mi się wydaje. Cenowo wychodzi to około 100 zł różnicy, droższa będzie 960. Także zobaczymy, jak to wszystko tutaj wypadnie, jak to będzie wyglądało. Ja mam nadzieję, że tym filmikiem Wam pomogłem, że jednak tutaj pokazałem, że do gry na wysokich ustawieniach w tą grę nie trzeba jakiegoś potwora strasznego i spokojnie komputer za 3000 sobie poradzi.
A jeżeli chodzi o ilość klatek w tym teście, minimalnie 42, średnio 61. Robiłem również testy na ustawieniach bardzo wysokich. Tutaj spadki były do 34 klatek i średnio wychodziło około 50, także nie dla każdego może to akurat być płynną rozgrywką. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście poproszę o łapy w górę. Również zapraszam Was do opisu, tam znajdziecie linki do mojego forum, do mojego Face'a, do mojego Instagrama. Także zapraszam, ode mnie tyle, pozdrawiam, trzymajcie się, hej!